Nazywam się Tomek Albin i zajmuję się fotografią reklamową, krajobrazową i konceptualną. Moja przygoda z fotografią zaczęła się w szkole średniej. Skończyłem technikum fototechniczne. W trakcie mojej edukacji w szkole średniej wyjechałem do Niemiec i tam przez 2 lata pracowałem w dzienniku codziennym Die Tageszeitung w Bremen. Po czym wróciłem do Polski, zakończyłem moją edukację w szkole średniej. Rozpocząłem pracę w dzienniku Życie z kropką. Dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. I wówczas tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z fotografią konceptualną, ponieważ tak wyglądała edukacja w tej szkole. Zacząłem swoją przygodę ze studiem fotograficznym, ze światłem sztucznym, błyskowym i całą przygodą studyjną. Równocześnie rozpocząłem pracę w studiu fotograficznym jako asystent. Przez następne 6 lat pracowałem z bardzo różnymi fotografami zagranicznymi i polskimi. To poniekąd wykształciło trochę poczucie mojej estetyki, trochę sposób mojego świecenia. Po studiach w trakcie pracy asystenckiej już dostałem pierwsze komercyjne zlecenie i zacząłem być reprezentowany przez małą agencję fotograficzną, która mi zlecała roboty reklamowe i prace komercyjne. Jedną z pierwszych dużych prac reklamowych, którą miałem okazję zrobić, była duża kampania dla Volvo. Później ta historia motoryzacyjna się u mnie potoczyła i przez następnych parę lat fotografowałem największe tak naprawdę kampanie motoryzacyjne w kraju jako jeden z 2-3 fotografów na rynku. W trakcie tych wszystkich komercyjnych przygód powoli zaczęła się kształtować u mnie wrażliwość na fotografię personalną, konceptualną i mocno autorską. Powoli też przez to, że fotografowałem samochody, zacząłem fotografować martwą naturę. Martwą naturę szeroko pojętą, czyli tak jak to na rynku się mówi ogólnie na świecie, jest to fotografia still life, czyli są to wszelkiego rodzaju kompozycje, w których nie występują ludzie. Mój pierwszy cykl krajobrazu, ogólnie krajobrazu, powstał podczas 1,5-miesięcznej wyprawy do Indii. Tak naprawdę cała przygoda tam i cała wycieczka spowodowała to, że w kadrach, których szukałem, unikałem ludzi. Znalazłem taki klucz, że aby pokazać to miejsce i te różne miejsca w sposób inny i ciekawy, to przede wszystkim zacząłem używać długich czasów naświetlania i w ciągu dnia, i w nocy. Finalnie powstał cykl krajobrazowy, na którym ludzi nie ma. Tak? To są Indie, w których nie ma ludzi. Jest czystość, jest porządek, jest geometria, a nie ma całego brudu, bałaganu i zgiełku, który można spotkać na fotografiach stamtąd. Projekt Urban Godzillas miał swój background. Podłożem był wcześniejszy projekt Autofire. Projekt Autofire był powrotem w moje miejsce rodzinne. Inspiracją troszeczkę do projektu Centroid i do projektu Autofire był Lars von Trier i jego film Dogville. W tym filmie reżyser jak gdyby przeniósł całe miasto do hali filmowej i wyczyścił właśnie krajobraz. Wyczyścił to wszystko, co przeszkadza w kadrze. Tym zabiegiem było po prostu wyszparowanie wszystkich elementów, które znajdowały się w tle i zalanie ich czernią. W ten sposób udało się wydobyć na pierwszy plan elementy, które mnie w kadrze interesowały i stworzenie form, które były dla mnie interesujące, a pozbyć się wszystkiego, co było nieładne. Projekt Urban Godzillas, tak jak powiedziałem wcześniej, był kontynuacją projektu Autofire. Został wykorzystany ten sam zabieg, natomiast tutaj chciałem rozwinąć temat. Dodałem wraz z moją koleżanką, z którą powstawał ten projekt, bo przy projekcie pracowała ze mną pani scenograf, dobra kobieta tak zwana. Chcieliśmy stworzyć elementy geometryczne łączące geometrię zastaną w danej przestrzeni, tak? Czyli troszeczkę chcieliśmy zaingerować w zaistniały krajobraz
i stworzyć go na nowo. Bardzo też nam zależało na tym, aby stworzyć wrażenie iluzji. Stąd zabawa z lustrami, stąd zabawa z różnymi taśmami i obiektami, które się w tym projekcie pojawiają. Wszystko oprócz pozbycia się bałaganu z tła, a faktycznie zostało na planie zbudowane. Mieliśmy bardzo długie czasy ekspozycji. Każde zdjęcie z tego cyklu było minimum 30 minut eksponowane. Wszystko powstało też na negatywie, więc jest to fotografia stricte analogowa. Wszystkie autorskie projekty, które robię, one powstają z myślą o tym, żeby zawisły na ścianie. U mnie albo u kogoś. Zazwyczaj wiszą u znajomych na ścianach, ponieważ aby wyprodukować taką pracę i ją sprzedać, trzeba wydać dużo pieniędzy, tak? Więc jak już się uda ją wyprodukować i nikt jej nie chce kupić, to ląduje na ścianie u znajomych. Projekt Centroid powstał podczas dwóch długich wyjazdów na Mazury. Powstawał na aparacie analogowym 4x5 cala na negatywach. W odróżnieniu od dwóch wcześniejszych projektów, czyli Outfire i Urban Godzillas, tutaj praktycznie w ogóle nie było wykorzystywanego komputera finalnie. Wszystkie obiekty, które się znajdują na zdjęciach, faktycznie zostały zaaranżowane w lesie, nad rzeką, na polu. Te obiekty imitowały własne światło, miały zainstalowane diody LED-owe z tyłu. Projekt powstał w trakcie warsztatów fotograficznych, które miałem okazję prowadzić. Pomagało przy tym projekcie naprawdę spora liczba ludzi. Finalne zdjęcie miało tak naprawdę również oszukiwać widza. Miało powodować takie wrażenie, że odbiorca, widząc pracę, musi się zastanowić, czy te obiekty zostały tam wklejone w komputerze, czy to jest plakat, czy to jest grafika, czy to jest prawdziwe zdjęcie. W dzisiejszych czasach prawie wszyscy fotografujecie aparatami cyfrowymi. Kluczem do sukcesu jest to, aby przed naciśnięciem migawki najpierw zaplanować to, co chcecie sfotografować. Zastanówcie się, zaplanujcie, dopiero później róbcie zdjęcie. Oprócz tego oglądajcie bardzo dużą liczbę obrazów, polskich, zagranicznych, wszelkiego rodzaju. To niekoniecznie muszą być zdjęcia, to mogą być grafiki, to mogą być plakaty, to mogą być obrazy. Oprócz tego rozmawiajcie o fotografii, natomiast najważniejsze jest to, aby pracować. Fotografii można się nauczyć, tak samo jak rysunku i malarstwa. To nie jest tak, że rodzicie się z super talentem i albo będziecie fotografem, albo nim nie będziecie. Fotografem można zostać, można się nauczyć bycia fotografem. To jest profesja jak każda inna. Oczywiście możecie być zjawiskowi później, bądź przeciętni, ale wszystko jest poparte pracą. Ja jestem najlepszym przykładem tego wszystkiego. Ciężka praca prowadzi do sukcesu finalnego.